przepozdrowiona, własnej używa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Świętej Kostnicy, bądź przepozdrowiona, przepozdrowiona, niech pięknie nie widzą, a nie która za wiele będzie wylana na
służbę nie rzekł, lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego przelew, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami nowo królestwie moje. Bracia i siostry. Eucharystia jest sakramentem wiary. Tak zadecydował Chrystus sam. A kiedy zapowiadał ustanowienie Najświętszego Sakramentu, skierował do słuchaczy słowa: ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Wielu słysząc te słowa odeszli. Pozostała garstka. Chrystus nie wyjaśniał, nie tłumaczył, ale zwrócił się do tej garstki z zapytaniem: czy i wy chcecie odejść? Łatwiej, drodzy moi, zrozumieć po części chociaż tajemnicę Eucharystii, a kapłaństwo. Ten żywy i prawdziwy Chrystus obecny pod postacią chleba jest łatwiej do przyjęcia od kapłaństwa. Ta milcząca hostia biała, otoczona złotą monstrancją, jest nam bliższa, a kapłaństwo jest w Kościele kapłan syntezą tego, co ludzkie i boskie, tego, co święte i tego, co słabe, a jeden oprawą tego, co święte, słabe i boskie, nie jest monstrancja, ale są namaszczone Duchem Świętym ręce kapłana. Oto wielka tajemnica wiary. Uczniowie poznali Chrystusa przy łamaniu chleba. Przeżywając tajemnicę wiary, tych sakramentów ustanowionych w czasie ostatniej wieczerzy, miejmy uwagę dziękować za ten wielki skarb ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Ale chcemy też zaprosić Chrystusa w naszą szalą ludzką codzienność. Panie, zostań z nami i prowadź nas przez życie do celu ludzkich dążeń. Sakramentalnych znaków głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego,żeśmy stale doznawali prostu Twojej łaski przez Chrystusa Pana naszego.
Bóg. To Pan Bóg Boga. I gwiazdy bram. Jak łódkim mam nadzieję, stałości mojej Boga. Thank you.
zaprasza do Eucharystii, do wygłaszania tej tradycji. A nie będzie się nas katolizmie. Chrystus chce łaskać i dać nam, byśmy potrafili, chcieli zawsze zadawać, przyjmować, nazywać się. Thank you.
Proszę
ciemienie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć karbonów i ile jedu grubowo. Proszę ciemienie za wybudzionego. Jeszcze inny rzekł, ożeniłem się i dlatego już nie mogę. Sługa powróciwszy oznajmił to swojemu Pan. Wtedy Pan rozgniewa się i nakazał służbę. Wyjdź co prędzej na ulicę i za nas. Prowadź uboju niewidomych i krok. Sługa oznajmił. Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to Pan rzekł smut, wyjdź na drogi między obłoki i słucha rodzeństwa, aby dom był zapełniony. Bo mówię wam, żaden co by mój uczyny zaproszeń, nie skorkuje za. Posłuchaliśmy Ewangelii, która chce nam powiedzieć, iż Bóg jest tym, który każdego człowieka zaprasza. Ale jakże nieraz różne bywają wymówki, jakże nieraz człowiek To nieraz właśnie bywa tak, że człowiek przestaje już odczuwać nóż duchowy, a myśli tylko o tym, co ziemskie. Pan Bóg zaprasza cichości, ale Pan Bóg też i chce cichości przychodzić do naszych serc. To On chce, abyśmy stawali się dobrymi jak chleb, bo Pan jest dobry. I dlatego też przyjmując Jego ciało, przyjmując ten chleb z nieba, mamy coś muszą uświęcać, ale czy z tego daru rzeczywiście korzystamy? Kościół Święty daje nam nawet tę możliwość, że kiedy jesteśmy dwa razy naszym świętą w jednym dniu, możemy dwa razy do komunii świętą przystępować. Jak wielu ludzi to rozumie, ale jak nieraz się zdarza, że nawet wielkie uroczystości robimy, a tego poświęcenia duchowego zabraknie na pożegnanie, gdzie nieraz najbliższy z rodziny, który mi święto nie otworzyłem, za swoim zmarłym Pawłowi, gdzie nieraz młodzi uczestniczą, Bądźcie świętej na ślubie, a komunii świętej nie ofiarują, idąc u młodzi, a rodzinę. Bóg nas zaprasza, korzystajmy z tego zaproszenia, a rodzinę. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi,
aby nasz święty sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nadwieki jest spodziewane śmierci, a podaj nas, Panie. Od nadwieki jest spodziewane śmierci, a podaj nas, Panie. Spodziewane śmierci, zachowaj nas, Panie. Podnoszam wszechmogący wieczny Boże spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Błogosławić Boga Wszechmogącego niech stąpi na was. Niech zachowa wasze pola i strzeże waszych domów i niech straży. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie wysłowione, numer 717. Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości, dzięki swej pieśni wznoś. Thank you.
Najprzeźmi Ciebie, Boże, prosimy.
wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
Może, aby